Cześć. Dzień dobry. Wszystkim. Cześć. Zobaczcie, mamy tutaj takich młodszych od nas ludzi. Podobno. Dawaj tutaj, bo nie będziecie widać. Dobra, powiedzcie, co tu robicie? Skąd się wzięliście? Bo tutaj z Weroniką rozmawiałam na Instagramie, ale wy też się zainteresowaliście z jakiegoś powodu. Tak, no ja jestem z Mazur. Także w sumie chyba nawet nie wiem, czy mamy winiarnię tam. Trochę jest na Warmii. Aha, no ja jestem z Mazur, bo jestem z Ełku, dokładnie. Okay. To była fajna opcja, żeby zobaczyć taki produkt lokalny, który w sumie w Polsce nie jest tak popularny jak na przykład we Włoszech, czy w Grecji, czy w Hiszpanii. Właśnie, działamy, żeby było bardziej popularne. No i my jesteśmy z Lublina, ale ja na przykład w winiarni jestem pierwszy raz. No więc właśnie, raz. Stwierdziłam, że to może być fajne. Coś nowego. Super. Tak. I was wszystkich też zapraszamy do odwiedzin do waszych lokalnych winnic. Ma to swoje uzasadnienie również w jakimś sensie i militarne, i zdrowotne, dlatego że w tamtych czasach nie było uzdatniania wody. Żołnierz, który ma biegunkę, jest żołnierzem wykluczonym z walki. Bezużytecznym. W związku z tym rozcieńczane było wino, które już nie stanowiło, powiedzmy, takiego ryzyka zakażenia żołądkowego, bądź też robiono słabsze wina dla tego wojska. I to było wszędzie tam, gdzie powstawał jakiś posterunek legionów rzymskich, tam od razu tworzyło się winnica. Ostatnio doszukałem się takich informacji, że tradycje uprawy winorośli w Polsce są notowane gdzieś tam w kronikach wcześniej niż uprawa win na Węgrzech. Tak. Co stanowi? Tak, dlatego że dalej idąc właśnie tym tropem, ja dalej szukałam. Węgrzy, najeżdżając nas w pewnym momencie, ukradli nam całą tradycję winiarską. Te wszystkie tokaje, te wszystkie rzeczy, to jest tradycja polska. Pamiętajcie, że nie zawsze tu było lodowato, to były tylko okresy, nie? Tak. Były okresy ciepłe. Poza tym mamy w historii ten okres, kiedy Polska była znana z tak zwanego Węgrzyna, czyli wina węgierskie składowane we wspaniałych warunkach w twierdzy Przemyślu, stamtąd transportowane, bo tu były lepsze warunki do dojrzewania, przechowywania i rozlewane później. W związku z tym rozpowszechniła się ta nazwa Węgrzyn. Uprawa winorośli, czyli założenie winnicy, to nie jest coś takiego na tu i teraz. Inwestycja. To jest inwestycja. Praktycznie ja, zakładając winnicę, zakładam to dla swojego wnuka, bo on będzie czerpał najwięcej korzyści. Właściwie uprawiana winnica ma żywotność średnio 45-50 lat. Winogrona zbiera się we wrześniu, dobrze pamiętam? Wszystko zależy od fazy dojrzewania. Są szczepy, które zbiera się w końcówce sierpnia, między innymi Solaris. Mhm. To jest wino, które w Polsce najwcześniej jest zbierane. Natomiast później, w zależności od regionu geograficznego i szczepu, no, zbieramy praktycznie do połowy października najczęściej. Ale nie wiem, jak wygląda winobranie dokładnie. Właśnie, czy dzieje się to maszynowo, czy raczej totalnie? W większości, w 90, co najmniej 5% winnic w Polsce, zbiór następuje ręcznie. To jest między innymi ta przewaga nad winnicami zachodnimi, gdzie zbiera się kombajnem i nie do końca kontroluje się jakość owoców, które są zbierane. Tutaj praktycznie poprzez naturalny zbiór, naturalną selekcję eliminuje się zainfekowane grona czy kiście, odrzucając je po to, żeby ten produkt końcowy był jak najlepszy. Przede wszystkim tak, nie możemy zbierać po deszczu. Nie możemy zbierać po deszczu, dlatego że zawartość wody na gronach powoduje rozcieńczenie ilości cukru, które znajduje się w samych gronach.
Czyli z reguły zbieramy w okolicach, w godzinach rannych, ale po opadnięciu rosy, tak żeby nie było tego zjawiska rozcieńczego. Wino białe dobrze, kiedy jest bezpośrednio po zbiorze, po rozgnieceniu owoców, doprowadzone, schłodzone do odpowiedniej temperatury, po to, żeby nie ulegało utlenieniu. Dlatego, że wysoka temperatura, czyli zbiór w godzinach powiedzmy popołudniowych i jeszcze mielenie, miażdżenie tego wszystkiego, kontakt z tlenem bezpośrednio powoduje, że to wino utlenia się i ma taki powiedzmy bardziej pomarańczowy później charakter, odcień kolorystyczny niż to, kiedy przestrzegamy pewnych reżimów technologicznych. Następnie no jest krótki okres przy winie białym, bo tu powinniśmy rozróżnić wino białe i wino czerwone. Krótki okres maceracji, wygniatanie. Maceracja to leżenie na skórkach. Tak. Czyli wino, które jest wyciśnięte jakby z tych winogron, leży na skórkach, to jest wtedy maceracja. I tutaj mamy sytuację taką, że w przypadku win czerwonych ten okres maceracji może trwać od kilku do kilkunastu dni. Zależy, co chcemy otrzymać. Jeżeli wino ma naciągnąć rzeczywiście bardzo dużą ilość garbników. Garniki to mamy, są takie rzeczy, które ściągają was w buzi. Jak pijecie takie wino, które tak ściąga, tak na przykład są takie cierpnie, czasami konfitury z aroni na przykład, czy z czerwonej porzeczki, tak, to właśnie to jest garnik. Czyli im dłużej leży, tym bardziej by było cierpkie? Tak. I poza tym jeszcze garbników nabiera, kiedy jest leżakowane, kiedy dojrzewa w beczce dębowej. Czasami takim substytutem beczki dębowej, jeżeli ktoś nie ma, jest stosowanie wiórków dębowych. Jest szybszy proces, natomiast tak jak powiedziałem, jest to tylko substytut, nie gwarantuje w pełni takich walorów jak przede wszystkim takie wino, które jakiś czas leżakuje, ono się trochę tak jakby układa, tak? Wyrównują się te wszystkie smaki, te aromaty, staje się bardziej przyjemne. Czasami mamy do czynienia z takim młodym winem i to czuć, że ono jest takie strasznie zwariowane, że coś tam jeszcze trzeba z nim porobić, właśnie, żeby ono trochę dojrzało. To jest żywy organizm, który przez cały czas żyje, pracuje, reaguje. Ja chcę wam powiedzieć, że w okresie tym takim, powiedzmy, początkowym, kiedy wino jeszcze żyje dosyć intensywnie, jest sytuacja taka, że średnio w tygodniu około wyparowuje przez te klepki, przez ścianki, jakaś jedna butelka jest do dolania do beczki. To jest naturalny ubytek, czyli trzeba zabezpieczyć się również, żeby mieć później na dolewanie tego wina, bo to nie jest tak, bo później, kiedy tworzy się pustka w beczce, ta pustka jest wypełniona tlenem i w sposób naturalny również wino będzie się utleniało, czyli zawsze musimy uzupełniać tą ilość do poziomu korka. Pełnej beczki. To wszystko, co jest w produkcie końcowym, czyli winie, jest w owocach. I to tylko poprzez jakieś wady technologiczne czy niewłaściwy cykl produkcyjny można zgubić czy zniekształcić w jakiś sposób. Natomiast to wszystko jest w owocach. I to nie ma sytuacji takiej, że trzeba docukrzyć. A propos, polskie prawodawstwo zabrania stosowania takich praktyk, że się do cukrza moszcz winny. Do cukru to trzeba tylko się teraz na takim powiedzmy ciągu powinno być około 8 tych takich pionowych wypuszczonych
rośli, na których pozostawiamy kiście winogron. Teraz na każdej z takich latorośli po pewnym czasie z międzywęźla wytwarzają się tak zwane wilki. To są te tutaj takie. Nie zrobisz tego żadnym sprzętem, musisz iść i ręcznie przez winnicę i niestety to wszystko. A pszczoły tutaj często latają przy winogronach? Nie. Czy niekoniecznie? Winogrona są generalnie wiatrochylne. Natomiast tego się pozbywamy, to jest niepotrzebne. To też jest... A w ogóle czyli tak naprawdę tylko tą główną się tutaj utrzymuje. Tak. W zimie, kiedy jest cięcie, zostawiamy tutaj na dwa oczka. To oczywiście drewnieje na okres zimowy. I później, tak jak tutaj mamy, zostawione na dwa oczka powyżej tego głównego pędu zdrewniałego. Resztę wycinamy i niszczy się, rozdrabnia, kompostuje. Różne są metody. Mówimy tutaj o zielonym zbiorze. Po prostu w sierpniu musimy troszeczkę zmniejszyć ilość tych liści, zmniejszyć ilość winogron, żeby w te winogrona, które nam zostaną, skoncentrować całą ilość cukru, która będzie jakby pozyskana przez tą roślinę. To są właśnie zbiorniki, w których następuje fermentacja i leżakowanie. To są zbiorniki ze stali kwasowej. Natomiast tutaj mamy francuskie beczki typu barrique. Pojemność takiej beczki to jest 225 litrów dokładnie. To są beczki z dębu francuskiego. Czy w takich beczkach leży tylko wino czerwone, czy też białe? Można również leżakować wino i fermentować wino białe. To zależy, jaki produkt chce winiarz osiągnąć. Bardzo dobre może być wino właśnie białe beczkowane. To nie jest powiedziane, że to nie może być w beczce. Tak, tylko tu jest zawsze ryzyko takie, że szczególnie w beczkach używanych zawsze może być coś. Tak, to prawda. W przypadku tego typu zbiorników możemy, powiedzmy, karczerem dokładnie umyć. Natomiast tu tak zwany kamień winny, który osadza się naturalnie na ściankach tego typu zbiorników, no praktycznie jest nie do usunięcia. Z tych skrzynek wysypujemy winogrona do tej maszyny, która powoduje miażdżenie i odszypułkowanie od tej podstawowej szypułki. Zostają tylko te kulki gron zmiażdżone. No i to odpowiednio, powiedzmy, wypada tutaj tym, bo jest taka podstawka. Przenosimy do tego. Tutaj następuje w przypadku win białych krótka maceracja w takich kadziach. Stosujemy później coś takiego, że wkładamy taki filtr. Tutaj wkładamy ujście od pompy i już czysty sok, powiedzmy, możemy przepompować do kadzi. Aha. Resztę prasujemy w tego typu prasie. To jest hydroprasa. Hydroprasa ma tą zaletę, że nie powoduje zmiażdżenia pestek. Co jest rzeczą istotną, że poprzez miażdżenie pestek można spowodować, powiedzmy, występowanie goryczki.